Co słyszy Rudy po udanej randce? 400 zł. Dzień dobry, moi drodzy, z baru Sztok Polska. Serdecznie, łyso, miło mi znowu Was powitać i oczywiście zaprosić na kolejny odcinek 50 sztosowych koktajli, naturalnie edycji numer 2. Dzisiaj przedstawię Wam koktajl o nazwie Affinity i trzeba Wam wiedzieć, że to bardzo wiekowa mieszanka, ponieważ pierwsza zmianka pojawiła się w 1907 roku w magazynie New York Sun, także prestiżowo, no umówmy się, całkiem prestiżowo jak na koktajl. W krótkim akapicie dziennikarz New York Sun przedstawia ten koktajl jako gwiazdę Broadwayu i nie jest to metafora, ponieważ barmani bardzo często inspirowali się właśnie sztukami, musicalami wystawianymi na Broadwayu, chociażby Adonis, Zaza czy Rob Roy. I oczywiście idąc tym tropem, koktajl Affinity powstał inspirowany sztuką o nazwie... No właśnie. Moi drodzy, w 1907 roku, kiedy pojawiła się ta wzmianka w magazynie The Sun, nie było takiej sztuki. I większość powiedziałaby, dobra, elo z tym, dawaj tego drina, japa i rób. Ale znaleźli się też tacy, którzy chcieli trochę wywęszyć i znaleźć odpowiedź, skąd taka inspiracja. Samo słowo affinity ma kilka znaczeń i może określać podobieństwo, sympatię, stosunek do kogoś. Pokrewieństwo, powinowactwo, a biorąc pod uwagę fakt, że w XIX wieku temat zdrady, romansów i problemów rodzinnych był bardzo często pojawiającym się w teatrze, musicalach, to odpowiedzi może być kilka. Ja starając się dociec tej prawdy, czytałem te analizy musicali z początku XX wieku, tak wiem, nie mam co robić, i powiem Wam szczerze, że no, mam takie mieszane uczucia, bo na przykład jest musical o nazwie Soul Kiss, który oznacza taki namiętny, sensualny pocałunek i jest w tym musicalu piosenka My Affinity. Tam w ogóle też chodzi o pewnego rodzaju zdradę, coś tam, no niby wszystko się zgadza, ale Soul Kiss został wystawiony kilka miesięcy później po tym, jak pojawił się ten artykuł, że to już jest gwiazda Broadwayu, ten koktajl. Więc tak sceptycznie podchodzę. Jest jeden musical, który później zaczęto nazywać The Affinity, ale wcześniej miał francuską nazwę Le Honton, pisane honnêtesse, jakoś tak, co oznacza chrząszcze. Także chrząszcze, sympatia, stosunek do kogoś. No gdzieś mi się to gryzie. No i możemy sobie tak dywagować, ja mogę Wam jeszcze zabierać czas, ale wydaje mi się, że to jest najwyższa pora, żeby po prostu skończyć, ględzić i zrobić dla Was koktajl Affinity. Koktajl Affinity, pomimo tego, że nie zawiera w sobie soków owocowych, cytrusowych, jest w oryginale wstrząsany. Co w sumie ma sens, bo też wstrząsanie daje nam pewnego rodzaju konkretne napowietrzenie koktajlu. Także weźmy shaker i wlejmy po kolei składniki, a będzie to oczywiście bazowo szkocka whisky 40 ml. Dopełniamy wermutem słodkim, czerwonym, włoskim 30 ml. Następnie kilka kropel esencji bittersów pomarańczowych oraz dla podkręcenia słodyczy, przynajmniej tak jest w oryginale, zobaczymy jak to smakuje, dosłownie 5 ml, czyli taka płaska łyżeczka syropu cukrowego. Całość oczywiście zasypujemy lodem i wstrząsamy. Ponieważ opsa, nasz koktajl będziemy przelewali do szkła koktajlowego, to nie może obejść się bez podwójnego cedzenia.
I jako dekorację idealnie nam tutaj zwiąże chociażby nasz wermut słodki, skórka z pomarańczy. Klasycznie wyciskamy, rozpylamy olejki, omiatamy szkiełko i nasza skórka to oczywiście nasza dekoracja i proszę bardzo, Affinity ode mnie specjalnie dla Was. No i oczywiście teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Do dzieła. Jest fantastyczny. I powiem Wam, że tak, szejkowanie robi tą robotę. W sensie ta tekstura jest zupełnie inna. Można nawet powiedzieć, że to napowietrzenie powoduje pewnego rodzaju musowanie w buzi, co jest ciekawe, pomimo tego, że koktajl jest wyrazisty, esencjonalny. Wyczuwamy wszystko. I whisky, i wermut, i oczywiście nasze bittersy, i olejki z pomarańczy. Słodycz też jest wyczuwalna. No po prostu fajny koktajl. I pomimo tego, że nie ma tutaj cytrusów, to wstrząsanie powoduje też takie uczucie orzeźwienia. Polecam Wam serdecznie sensualne Affinity. Naprawdę będziecie zadowoleni. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę. Naturalnie subskrybujcie Łysą Głowę, oglądajcie więcej filmików. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej koktajlowych inspiracji, to pamiętajcie, że moja książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, nadal jest we sprzedaży. Link wrzucę Wam oczywiście do opisu. Ja mówię do zobaczenia i do następnego mieszania. Le ton, to ton, on ton, to fon, fon, fon.